Judith Butler właśnie sprowadza nas do myślenia o płci w kategoriach stawania się. To jest rozwinięcie Simone de Beauvoir, którą właściwie Judith Butler atakuje, ale tak naprawdę rozwija to zdanie: nikt nie rodzi się kobietą, stajemy się kobietami. Więc również ta generacja de Beauvoir jest tu ważna, która tak jak ruch gejowski teraz stawiała się w opozycji wówczas do mężczyzn, teraz wobec heteroseksualistów, to później feminizm różnicy, który podkreślił ową różnicę. No ale teraz może nadszedł czas, żeby dostrzec w sobie, we wszystkich nas, obcość i ten kłopot i płciowy, i ekonomiczny, i psychiczny. Judith Butler nie pisze o wewnętrzności. Uważa, że właściwie to, co my nazywamy czy to ciałem, czy psychiką, czy wewnętrznością, to są takie konstrukty i one wcale nie wyrażają czegoś predyskursywnego, ponieważ nie ma nic przed dyskursem. A zatem płeć, seks, no to też jeszcze jedna konstrukcja dyskursu, konstrukcja mowy. Ale jednak ta książka będzie miała znaczenie polityczne w Polsce. Myślę, no już skoro Europa wywiaduje cię na tę okoliczność. Nie. Ja nie. To już rozpętała się pewna burza wokół tej książki. Ale słuchaj, ale czy dla ciebie samej, czy ta książka rzeczywiście jest ważna, ponieważ wtedy zapytano cię w owej Europie, czy czuje się pani kobietą? I co odpowiedziałam? No żebym to ja wiedział, wtedy cały komputer eksplodował i nie mam pojęcia. Nie, to było sfotografowane na stronach krytyki politycznej. Już nie można przeczytać odpowiedzi, ponieważ się zmniejszyła. A więc taka w procesie, kontinuum, w fluidzie. I co, jak pytanie? Czy czujesz się kobietą, a może po tej książce czujesz się queer? Znaczy... Ja czytałam we fragmentach Judith Butler lata temu i wtedy to mi się wydawało szalenie inspirujące. To było dla mnie takie też takie fajne wejście w feminizm. Bardzo wcześnie się z tym zetknęłam, ale też w omówieniach czytałam to albo właśnie we fragmentach, albo walczyłam z wersją angielską, ale nieskutecznie, bo to jednak już szczególnie po angielsku jest trudne. I jakoś nie potrafię wrócić do tych uczuć sprzed kilkunastu lat. Znaczy wiem, że wtedy to tak, to było ważne. W tej chwili no, takie dla mnie jest pytanie przede wszystkim o przełożenie tej teorii na praktykę polityczną. Co by konkretnie to miało znaczyć? Co by trzeba zrobić? Aż strach właściwie myśleć o tym, bo to by no, rzeczywiście wymagało ogromnych zmian w kulturze. Zmian w edukacji, bardzo wcześnie rozpoczynających się, od przedszkola właściwie. Przede wszystkim chyba najpierw edukacja właśnie, dlatego żeby nie było pustych haseł, tylko przemyślana na działania i prawdziwego działania na rzecz równości, nie tych działań antydyskryminacyjnych, które są wrażliwe na wszystkie przejawy wykluczenia takiego właśnie kulturowego, bo teraz o tym mówimy. Znaczy nie, żeby nie skupiały się tylko na jednej grupie, na jednym problemie, tylko żeby tutaj, to też jest to, co w tej książce Butler dostrzega, potem ją to jeszcze bardziej fascynowało, kwestia transseksualizmu, transgenderyzmu. My ledwie doczołgujemy się do tego, żeby się zgodzić z tym, że jest płeć biologiczna i gender kulturowy. Ona nam już każe zapytać siebie, co mamy do zaproponowania w Polsce na przykład transseksualistom. No na przykład płatne operacje, które mogłyby być bezpłatne. I tutaj myślę, że wiele takich rzeczy by się znalazło, które konkretnie warto byłoby zrobić.